wyczerpującej podróży, po zwiedzaniu godzinnym, których dziś trafiliśmy do łazienki, której nikt jeszcze z nas nie widział. Której do łazienki, gdzie propaganda przeciw AIDS sięgnęła szczytu, a technika spuszczenia bomby osiągnęła kulminację. Wszystko wydawało się jeszcze takie jak codziennie. Po tym wydarzeniu już nic nie będzie takie samo. Zapraszam pana. Przepraszam? To tu możemy zapoznać się z tym. Zobaczmy, czy to symbolizuje gumki? Chyba tak. Pamiętajmy, nie róbmy tego na pisuarze. A to jest jeszcze bardziej zaskakujące niż samo czyszczące się deski w Niemczech. Ta-da-dam, dam! Ta-da-dam, dam, dam! Poleciało! Kolejne wrażenia. Zapraszam. Dziś moim oczom ukazała się dziura, którą mam się załatwić. To jest niezwykle higieniczne. Proszę, zrób. Jest tam kupa. Ale śmierdzi. Nie wie jak skurwysy. Zamykamy. Kolejna medytacja, do której oddałem swój własny, rodzony mocz. Ta-da! I poleciało. Kolejny dzień, kolejna edukacja. Dziś byliśmy na koniec. Z kolejny we Francji mamy do czynienia z zaskakującym zjawiskiem. Naszym oczom ukaże się za chwilę dziura. A zanim zobaczymy dziurę, zobaczymy srokę. Podczas jedzenia przed tą dziurą, ona może ci wziąć jakieś drogocenne rzeczy. Uważaj, widzimy pisuar. A tu jest zamknięta ktoś. Zamknięte tam. Siedzi. Czy on tylko siedzi? Czy on kuca? Tego nie wiemy. Śmierdzi. Tego nie będzie widać. Nie da się twierdzić, że on nie sika. On tam sra. Ukaże się dziura. Można zrobić wszystko. Można się tu wysrać, można się załatwić. A w razie potrzeby można nawet wziąć prysznic. Struje. Nie kupy na tym. Polega na przykucnięciu i celowanie w tą bambaradę i potyli! Upłynęło. Spotykamy się tutaj z najwyższym tekstem w męskiej publikacji we Włoszech. Spotkamy się z mydłem na fotokomórkę, z kranem na fotokomórkę, ze skaczącą klapą, co również nas zaskoczyło. Nie wiem, co to ma symbolizować, nie wiem. Następnie, jeżeli mamy ochotę na szybki seks z kolegą, z koleżanką, prawda, tu możemy za jedyne 5 lub 10 euro kupić przepustkę do nieba bram. Możemy się zabezpieczyć i ochronić przed AIDS, przed szerzączką, przed kiłą, przed mogiłą. Teraz przejdziemy do części pisuarnej, gdzie widzimy fotokomórkę, która nie działa bez wystawienia wacka. Dopiero po wystawieniu wacka, a jednak ona ma czujnik, kiedy się rozpina sporek, ona wtedy zaczyna działać. Sąsiedzi mają nam do zaoferowania 4 pisuary, słownie 4. Wszystkie na fotokomórkę. Proszę bardzo. O, chuj, nie działa. Po raz kolejny nie działa. Nie stara się nic specjalnego. Nowoczesny design z puczki, jak widzimy. Dyszek na ścianie, który nawiązuje do tradycji słowaków. Poszło. Po raz kolejny.